Zapraszam na serduszkowy film przypominajkowy. Serduszkowy, bo serduszka po prostu są fajne i zawsze znajdzie się okazja, żeby je komuś dać. Są też fajną, niedrogą, budżetową opcją, żeby sobie na nich poćwiczyć różne techniki. A przypominajkowy, bo sobie po latach przypomniałam, jak super fajne są farby kredowe. A w tym filmie sobie i Wam przypomnę, jak szybko, prosto i pięknie robi się na farbach kredowych przecierki w stylu vintage. Grubsze serducho z MDF-u poobcinałam boki, a potem dokładnie, dosyć grubo zamalowałam różową farbą kredową. I ona mi na szczęście idealnie pasowała do różyczki z serwetki. Gdy pierwsza warstwa wyschnie, serduszko przemalowuję jeszcze raz, tym razem białą farbą kredową. A teraz staram się Wam w kamerze pokazać, że farba kredowa jest dosyć gęsta i może tworzyć takie mazy, ale za chwilę to wszystko zeszlifuję, więc zupełnie się tym nie przejmuję. Jeżeli chcę robić przecierki na farbie akrylowej, to potrzebuję między jedną a drugą farby dać jakieś medium. Może być świeczka albo inny preparat, który do tego służy. Robiąc przecierki na farbie kredowej, nie potrzebuję żadnego medium. Ona się przepięknie ściera i ściera się tak warstwowo. Właściwie możemy nawet cieniować to szlifowanie i kolory, ten pod spodem i na wierzchu, będą się przenikały. Jedyny minus tej techniki to to, że bardzo się pyli i nie należy kichać podczas robienia przecierek na farbie kredowej. Serwetkę przyklejam jak zwykle. Rozwarstwiam ją, zostawiam tylko tą górną warstwę, a potem przyklejam klejem do deku. Przed przyklejeniem troszkę dopasuję wzór, no bo niby pasuje prawie idealnie, ale zawsze to prawie robi jakąś różnicę. Pędzelkiem z wodą rysuję kreski tam, gdzie chcę rozerwać serwetkę i ona za chwilę w tych miejscach właściwie się sama rozłazi. Ta serwetka ma delikatne beżowe tło, natomiast ja użyłam pod spodem białej farby kredowej. Niezupełnie te kolory się zgadzają, mogłam tą białą trochę podbarwić, ale nie chciałam. Myślę, że taki efekt także będzie miał swój urok. Na farbie kredowej kleimy dokładnie tak samo jak na farbie akrylowej, a powiem Wam nawet, że jest odrobinę wygodniej, bo farba kredowa jest tępa i nic się nam na niej nie ślizga. Czy przykleiłam serwetkę idealnie? No nie za bardzo. Drobne zmarszczki są, ale podczas chnięcia część z nich zniknie. Ale wiecie, tak naprawdę to ja się nimi nie przejmuję. Z jednej strony przyklejam i suszę, a potem biorę się za drugą stronę. Różyczka ta sama, obrazek ten sam, ale postarałam się, aby się jednak troszeczkę te strony różniły. Gdy klej wyschnie, obie strony przemalowuję lakierem akrylowym matowym. Dzięki temu praca jest matowa i nie widać jakichś zmarszczek, jeżeli ewentualnie jakieś gdzieś tam jednak zostały. Szablon, a do tego jeszcze raz farba różowa, czyli ta, która była na samym spodzie, oraz pędzel do szablonów. Na tej stronie przykleiłam troszkę mniej elementów z serwetki. Ten lewy górny róg nie ma przyklejonej pieczątki ani żadnych innych cudów. Tutaj główną ozdobą będzie ten szlaczek z szablonu. I w tym połączeniu dolne różowe zadrapania przenikają się z elementami szablonu. To jest ten sam różowy. Jak Wam się podoba ten efekt? On jest stary, ale uważam, że nadal jary. Ja go bardzo lubię. I jeszcze trochę pochlapałam z jednej i z drugiej strony. Oczywiście różowym, ale jakbym chciała pochlapać beżem, to też by to dobrze wyglądało. Strona z pieczątkami, ale bez szablonu. I tutaj będzie bardziej romantycznie. Z drugiej strony naturalna koronka, bo gotowe serduszko w klimacie vintage z farbami kredowymi prezentuje się tak. Nie wiem, jaki macie stosunek do farb kredowych, ale kiedyś byłam nimi zachwycona i namiętnie używałam na wszystkim i do wszystkiego. Uważam, że są znakomite do malowania szkła, ponieważ bardzo dobrze kryją i trzeba użyć mniej warstw farby kredowej, aby pokryć szkło, niż przy klasycznej, czyli akrylowej. Zrobiłam serduszko, ale pudełko w tym klimacie też byłoby fajne. Może nawet zrobię. Koniec. Krótka lista wszystkich produktów, których używałam w filmie, znajduje się w opisie tego wideo. A ja zapraszam w najbliższą niedzielę na nowy film. Do zobaczenia!